to naprawdę był lekarz z prawdziwego zdarzenia, z powołania. Stawał na baczność, jak trzeba było cokolwiek robić, to dziadek był pierwszy. Także jeżeli chodzi nawet o służbę medyczną, to uważam, że to naprawdę jest ktoś, kto powinien przykładem świecić. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska, bo bych nie żył. Byli Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To, co na własne oczy widziałem. Mój dziadek, Henryk Jarczyk, urodził się w Podlesiu w powiecie pszczyńskim 16 czerwca 1889 roku. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miał 2 siostry i 6 braci. Dziadek kończy szkołę podstawową w Podlesiu, potem jest Mikołów, gimnazjum w Gliwicach, to jest niemieckie gimnazjum, należy do konspiracyjnego towarzystwa Tomasza Zana. Studia medyczne podejmuje, mając 19 lat, to jest rok 1908. Zaczyna studiować na Uniwersytecie Wrocławskim, a naukę potem kontynuuje w Lipsku i w Monachium. W Monachium uzyskuje dyplom lekarza. Wybucha pierwsza wojna światowa, ponieważ dziadek jest dalej na terytorium Niemiec, więc zostaje zmobilizowany do sanitariatu wojska niemieckiego. Po roku zostaje ranny i czasowo w związku z tym zwolniony z frontu. Przechodzi rekonwalescencję i żeby nie tracić czasu, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Na Uniwersytecie w Lipsku, w Instytucie Chemii Fizjologicznej, a potem w Wiesbaden, w miejscowym szpitalu, korzysta z laboratorium, robi różne badania, które mają mu się przydać przy obronie pracy doktorskiej. Stopień doktora z medycyny i chirurgii uzyskał w 1918 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, do którego powrócił. Tam też wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej Z. W 1918 roku zawiera związek małżeński z poznanianką, z Kazimierą, z domu Cegielską. Z tego związku mają 2 synów i córkę. Jako młody lekarz podejmuje swoją pierwszą pracę w szpitalu w Szopienicach. Jest dla nich nie tylko lekarzem, ale również bardzo często opiekunem. Z swoich niewielkich zasobów, lekarza, który dopiero zaczyna pracę, wspomaga miejscową ludność w formie żywności, w formie odzieży, środków higienicznych. Przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego uchodzi wraz z innymi działaczami ze Śląska do Poznania. Kiedy wybucha nasze powstanie, zostaje zwolniony z wojsk wielkopolskich, przyjeżdża do Sosnowca, żeby udzielać pomocy medycznej powstańcom i przywozi ze sobą, zresztą z drugim doktorem, doktorem Białym, z którym razem tam był w Wielkopolsce, przywożą pociąg sanitarny, który pełni rolę szpitala takiego polowego. W tym pociągu sanitarnym było 100 łóżek dla chorych, więc już jest gdzie tych rannych, te ranne osoby położyć. W następnej kolejności po niedługim czasie przyjeżdża kolejny pociąg już z żywnością, więc widać, że dziadek tam coś podziałał, że jednak uzyskał tą pomoc. Wojciech Korfanty, który stoi na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, mianował doktora Jarczyka komisarzem plebiscytowym na miasto i powiat Katowice. 18 sierpnia bojówkarze niemieccy atakują komisariat plebiscytowy, który mieścił się w budynku hotelu Deutsche Haus.
Niemcy są wszędzie, na dachach poszczególnych budynków, strzelają z wiaduktu. A komisariatu broni z doktorem Jarczykiem, z komisarzem 25 jego pracowników. Część pracowników ucieka przez bramę, ale oczywiście są zaraz pojmani przez Niemców. A część z dziadkiem, z doktorem Jarczykiem ucieka na dach budynku. Tam oczywiście już są Niemcy. Dochodzi do pojmania dziadka. Jest niesamowicie skatowany, zbity i aresztowany. Dopiero na drugi dzień wojska sprzymierzone, czyli wojska francuskie, które nam pomagały, interweniują u Niemców i jakimś cudem udało się wyswobodzić dziadka i tych pracowników, którzy z dziadkiem byli. Podczas trzeciego powstania dr Jarczyk udziela się w Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych jako doradca szefa sanitarnego w zakresie chorób wewnętrznych i zakaźnych. Pełnił również obowiązki lekarza powiatowej komisji etapowej w Katowicach, referenta sanitarnego w Departamencie Spraw Wojskowych Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku i lekarza zaufania ogólnie. Siostro, proszę wyciskać. Będziemy szyć, przygotuję narzędzia. W 1924 roku okazuje się, że jest wakujące stanowisko na dyrektora lecznicy brackiej w Katowicach przy Francuskiej. W związku z tym wystawiono dwóch kandydatów. Polskiego lekarza doktora Jarczyka i lekarza niemieckiego podopiecznego Volksbundu. Kandydatury tych dwóch lekarzy były rozpatrywane na 9 sesjach zarządu spółki brackiej. A w skład spółki brackiej wchodzili i Polacy, i Niemcy, także nie było żadnych, że tylko Polacy. I po wielomiesięcznych zmaganiach uznano, że jednak dyrektorem szpitala musi pozostać Polak. I też się tak stało. W związku z tym, że jest to jakaś kolejna zmiana w życiu zawodowym doktora Jarczyka, przeprowadza się z Szopienic do Katowic, dostaje mieszkanie w małym budynku na terenie szpitala, co jest dziadkowi bardzo na rękę, bo uważa, że wtedy wszystkich swoich pacjentów ma pod opieką. No, nigdzie nie musi dojeżdżać, nigdzie nie musi dochodzić. Ten okres międzywojenny był takim okresem stabilizacji i wtedy wiele rodzin to odczuło. Faktycznie można się było wreszcie zająć normalnym życiem. Dziadek preferował higieniczny tryb życia, więc oczywiście gimnastyka, pływanie, grał w tenisa. Uwielbiał wycieczki górskie. Dziadek zaczął podróżować po Polsce, po Europie. Był w Pradze, był w Szwajcarii, w Genewie, bo tam były też jakieś zjazdy lekarzy. Jugosławia, w Laponii. Dość tego świata pozwiedzał, łącząc niejednokrotnie sympozja swoje lekarskie z wyjazdami prywatnymi, osobistymi i bardzo często właśnie ze sobą zabierał babcię. No niestety wszystko, co piękne, potrafi się szybko skończyć. Wybucha II wojna światowa. Dziadek, tak jak szereg innych działaczy, zostaje ujęty na niemieckiej liście gończej z adnotacją, że ma być niezwłocznie ujęty i dowieziony do Gestapo w Berlinie. W związku z czym postanawia ewakuować się do Lwowa. Jarczyk? Tak. Idziesz z nami. Zbliża się rok 1940.
Przychodzi NKWD, aresztuje dziadka, wywozi za Ural. Na zesłaniu dr Jarczyk jest pracownikiem leśnym, zajmuje się wyrębem lasu, to co było, to co kazali robić. W późniejszym okresie dostał pracę w swoim zawodzie w szpitalu. Zbliża się sierpień 1941. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydaje dekret o udzieleniu amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są pozbawieni wolności na terytorium ZSRR. I w ten sposób dziadek dostaje się do armii Andersa i zaczyna się szlak Korpusu Polskiego od Iranu. W Iranie został zastępcą komendanta szpitala ewakuacyjnego. Potem był Irak, Egipt, Monte Cassino, czyli cały ten szlak przechodzi razem z synem Domysławem. Jak już się wojna kończy, wpierw jadą do Anglii i z Anglii statkiem przypływają do Gdyni i potem już do Katowic. Jest rok 47. Dziadek przyjeżdża do Katowic, podejmuje pracę jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych w tym samym szpitalu, w którym pracował przed wojną, czyli przy ulicy Francuskiej. Jednak 49 rok, sierpień, dziadek odbywa obchód na oddziale, idzie do swojego gabinetu. Okazuje się, że to był, nie wiem, chyba szósty zawał i umiera w wieku 60 lat. Czyli mogę powiedzieć, że dziadek umarł na posterunku pracy. Jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Francuskiej, który zresztą też graniczy ze szpitalem, w grobie rodzinnym.